Siema, siema! Coś się kroi na kole, nie wiem co. Znajomy z kolskich motocyklistów z Bracholem na motocyklach podobno jeżdżą, coś odwalają, tylko nie wiem jeszcze co. Jadę na metro, park i sprawdzę, co się tam kroi. Zobaczymy, narka. Pani na metro. Pojechali do Podratusz. Jak jeżdżę i ganiam teraz, koszulka. Dostałem cynk od Kondzia, że są na metro, a później jadą na Ratusz, tak więc jedziemy pod Ratusz. No i są renifery, jest Święty Mikołaj, nie wiem co jeszcze. Zwróciliśmy się pod Ratuszem i w końcu ich znalazłem. Dobra, patrzaj ta na to. Panie Ralf, dlaczego nas pan nagrywa? Panie Ralfie, pan to chyba grzeczny nie był. Ho! I co tutaj robicie w ogóle? Powiedzcie. Dla miliona czekamy widzów. Za niegrzecznymi dziećmi. Tak. Dla miliona widzów i widzów miliona. I promujemy, jakby to powiedzieć, jeździ kiedy chcesz. Aha. Wiecznie. Motocyklem przez świat, nawet w zimę. Nie, no motocykl to stan umysłu. Ale a tak naprawdę Mikołajowi się sanie popsuły. I stwierdziliśmy, żeby mu towarzyszyć, przyjechaliśmy motocyklami. Nie wiesz, o której choince zapalają? Ale święty Mikołaj, ale czy te małe, zielone ludzki to są takie do roboty, czy nie? Nie robię nygusy w święta, to je tak muszę gnać. Oni wszyscy rózgi na święta dostają. No łobuzy takie, że ci mówię. Tylko ładnie na zdjęcia wyglądają, okej. Okay. No dobra. A co macie za prezenty? A dla mnie coś macie, nie? Cukierka. Cukierki mamy. A to są zmechanizowane renifery, o. Bardzo proszę. Dużo kuja mają. No, to na pewno. Taka oto szwoinka. To on. Chodźcie tutaj. Rozdaję cukierki. Nie, no to bajka. A gdzie teraz jedziecie? Powiedzcie, bajka. Tylko masz koinkę zapalam, żeby parę zdjęć jeszcze zrobić i szybki przelot przez miasto i do domu, bo trochę zimno. A tam zimno. Adrenalina. Mikołaj ma trochę tłuszczyku, ale słabo grzeje, słabo. No co? No dobra, no. To czekamy, jak choinka się zapali i... Nie wiemy, czy o tym się zapali. I będziemy ruszać dalej. O! Bardzo ładnie. Jest czekolada zdrowa. Gdzie są moje darunki? No ja tak czułem, że ty tutaj coś będziecie robić. To było... O, jest, zapalona choinka. Spuśćcie. Gdzie no dobra, ktoś zaczął coś robić w tym naszym mieście. Nie, Kondziu? No pewnie. No dobra, fajnie było. Słuchajcie się. Grzeczny bądź, bo nie przyjdę. Ja zawsze jestem grzeczny. No nie wiem. Elfy mi donosiły o twoich łobuzowych sprawach. No, trochę. Dobra, to się trzymajcie. Jeszcze was nagram, jak będziecie odjeżdżać. No i teraz odpalają stalowe konie i będzie się działo. Yeah.
właśnie tym sposobem polskie renifery i Święty Mikołaj zawitały pod kolosą choinkę. Coś się dzieje. Trzymajcie się, do zobaczenia.